marszałek Józef Piłsudski powiedział kiedyś: nikt, kto nie szanuje i nie ceni naszej przeszłości, nie ma prawa do szacunku w teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Pamiętajmy dzisiaj, wspomnijmy słowa tego wielkiego Polaka. Pamiętajmy o wszystkich, dzięki którym dziś mamy prawo do życia w niepodległej Polsce i mamy prawo do tego, aby nazywać siebie Polakami. Zwracam się z tego miejsca do przedstawicieli Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i wszystkich służb mundurowych, które na co dzień strzegą niepodległości naszego kraju i bezpieczeństwa Polski. To dzisiaj przede wszystkim wasze święto. Zwracam się do przedstawicieli młodego pokolenia. Pamiętajcie, że warto być Polakiem, warto szanować naszą ojczyznę. Pamiętajcie, że jesteście Polakami, bądźcie z tego dumni. Bóg, honor i ojczyzna. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Na pozór banalne słowa piosenki, ale ileż treści w sobie mają. Tej treści, dla której kilkanaście pokoleń naszych rodaków oddawało swoje życie, oddawało swoje zdrowie. Dziś, Bogu dzięki, nie musimy mierzyć wolności liczbą krzyży, liczbą mogił. Dziś wolność wywalczamy w inny sposób. Choćby nawet dziś tu swoją obecnością zaświadczamy o swoim patriotyzmie i o tym, jak cenimy sobie wolność. Życzę Państwu z okazji Święta Niepodległości wszelkiej pomyślności i mimo takiej troszkę niesprzyjającej aury radosnego, pięknego świętowania. Chwała bohaterom, chwała tym, dzięki którym dziś możemy tu spokojnie stać i świętować. Mamy polskie obowiązki, mamy przemyskie obowiązki. To jest dla nas karta, którą powinniśmy realizować w codziennym życiu. Tutaj właśnie jesteśmy z tego tytułu, że czujemy się Polakami, nim jesteśmy i kochamy nasze miasto. Pamiętajmy o tym, że żyjemy w czasach pokoju, wywalczonych dzięki bohaterom, którzy oddali zdrowie i życie za nas w poprzednich pokoleniach. To jest bezcenna ofiara, bezcenna krew i to jest dla nas zobowiązanie na przyszłość. Naprawdę musimy o tym pamiętać i w codziennym naszym życiu, które nie jest tak trudne jak poprzednich pokoleń, tak się zachowywać, tak czynić, abyśmy budowali piękne miasto i sprawiedliwą ojczyznę. To jest bardzo ważne, to jest fundament naszego zobowiązania. I o to proszę też o to w imieniu pana Władysława Bukowskiego, przewodniczącego Rady Miasta, którego teraz tutaj reprezentuję, w imieniu Prezydium Rady Miejskiej, w imieniu wszystkich radnych naszej Rady. Pamiętajmy, że żyjemy w czasach pokoju, które nie wymagają od nas takiej właśnie ofiary, jakiej mówiłam wcześniej. Powinniśmy zatem tam, gdzie jesteśmy, w swojej pracy, działalności pozarządowej, działalności obywatelskiej, dołożyć wszelkich starań, aby tą szansę, którą w tej chwili mamy, ogromną, wykorzystać dla dobra Polski i dla dobra nas tu mieszkających. Listopad to dla Polaków niebezpieczna pora, pisał w 1904 roku Stanisław Wyspiański. Na pewno miał na myśli także powstanie listopadowe. Dla nas dramatyczny rok 18 był rokiem, którym wywalczyliśmy niepodległość. Wcześniej pokolenia Polaków wylądowały tę niepodległość i my także w swoim kalendarzu mamy oprócz dat listopadowych wszystkie niemal miesiące naznaczone martyrologią, powstaniami, walką, trudem wykuwania niepodległości. 11 listopada, gdy trwały jeszcze walki o Przemyśl, ostatnie ofiary to 13 grudnia pod Niżankowicami, gdzie Orlęta Przemyskie, oddając życie, ruszyły także na odsiecz niedaleko położonemu Lwowowi. Tam także trwały walki. Mówię o tym dlatego, że pora na rzeczywistą, prawdę historyczną i patriotyzm, który będzie głośno mówił także o datach dla Polski nie tylko związanych z martyrologią, ale o tym, co dla Polski, Polaków ważne. O datach, które znaczyły się krwią, ale przede wszystkim zwycięstwem. Zwycięstwami oręża i chwałą oręża polskiego. To nasi przodkowie, to rycerze Najjaśniejszej Rzeczpospolitej,
doprowadzili do tego, że w 18 roku, łącząc siły, walcząc na froncie, prowadząc dyplomację w Paryżu, podejmując działalność niepodległościową w kraju na różnych odcinkach, Polacy potrafili się zjednoczyć. Pora mówić także o tym, że Polska powinna mieć należne swoje miejsce w Europie. Powinniśmy mówić o roli Polski i przekonywać do tego, że nie musimy się tłumaczyć z czynów, które nie popełniliśmy. Dzisiaj niestety tak jest. Musimy się tłumaczyć za nie swoje czyny, przepraszać za coś, za co przepraszać nie powinniśmy. Ale też nie oczekujemy podziękowań, bo Polska to dumny naród. Ilekroć będziemy się spotykać tak licznie jak dzisiaj, w miejscach szczególnej pamięci, jak to, pod którym stoimy, to możemy być pewni, że Polska nie zginie, że Polska będzie trwać. Dzisiejszy patriotyzm to także trwanie z karabinem przy nodze, jak czynią to nasi opiekunowie w mundurach, ale to przede wszystkim tradycja, wiara, kultura, codzienna praca, rzetelne wypełnianie obowiązków to służba ojczyźnie, tej dużej i tej małej. Dzisiejszy patriotyzm to kultura języka, która coraz częściej zanika. Ale nie ustawajmy. To państwa rola jako rodzin, wychowawców w szkołach, nas wszystkich. Używanie języka polskiego, którego przecież mogliśmy nie mieć. Pamiętanie o literaturze i poezji. Przywrócenie lektur w szkołach i właściwych lekcji historii po to, by najmłodsi o tym pamiętali. Po to, by nie powtórzyły się także dramatyczne zdarzenia z przeszłości. Żyjemy obok siebie w zgodzie, ale jak powiedział marszałek Piłsudski, niepodległość nie jest dana raz na zawsze. I musimy o tym pamiętać. Wykuwajmy niepodległość i patriotyzm każdego dnia. Z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy na co dzień przyczyniają się do tego, że jesteśmy dzisiaj tak licznie zgromadzeni. Za państwa pracę, naukę, trud i poświęcenie. Za codzienną pracę społeczną i kultywowanie patriotyzmu. Jest to świetny przykład dla innych, nasza powinność, ale i nasza radość. Staliśmy nieraz w dużo gorszej atmosferze niż dzisiaj, w dużo gorszych warunkach, w mrozie, śniegu, deszczu. Dziękować Bogu za to, jaka dzisiaj jest pogoda. Tak więc świętujmy. Radujmy się i weselmy, bo 11 listopada to nie już czas ponury, jak wspominał poeta, ale czas radosny, od którego zaczęło się wszystko, co najlepsze w naszej Rzeczpospolitej. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy ziemi przemyskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu pod pomnikiem Orląt Przemyskich, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości, konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu. Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu. Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego
Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu. Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku. Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pierwszą i drugą Armię Wojska Polskiego oraz Podziemnego Państwa Polskiego i Powojennego Podziemia Niepodległościowego. Stańcie do apelu. Wołam żołnierzy polskich, którzy oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Przywołuję kaprala Michała Kołka. Stańcie do apelu. Do was zwracam się potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w waszej pamięci, w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom! Cześć i pojedź! Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości salwa honorowa.